Siemanko, siemanko. Dzisiaj niedziela. Robimy sobie taki jakby interwał. Czyli 2 minuty biegu. Tylko tyle samo przerwy. Taki zmienny. Przerwa w marszu, tak jak teraz. Teraz wam pokażę sztuczkę. Jak takie 2 minuty. Chociaż mam swój stary pulsometr. Jest trochę niewygodny teraz, bo w jednej kamerka bieg. Także nie będę go używał przy tym interwale. A nie jest to takie konieczne. Nawet jak już nie ma, można sobie odmierzyć rytmy czy interwały takie krótkie. Dłuższe może też, jak lubiliście rukami. 60 kroków podczas biegu takiego szybszego przyjmuje się, że to jest około 100 metrów. Wiadomo, jeden ma dłuższe kroki, drugi krótsze, ale to tak uśredniając. Nie musi to być super dokładnie. Ja sobie to zmierzyłem, na przykład teraz na tym treningu. I przy 30, około 300 krokach wychodzi mi 2 minuty. Czyli około 500 metrów. No i dlatego mogę sobie teraz kręcić filmik i ruszać. Liczę sobie. Metrów. Dobra. Za długa przerwa. Ruszamy. Trochę ręka mi się zmęczyła. Dlatego musiałem to zmienić. Chciałem nic gadać, on się pogubił w liczeniu. Ale po drodze zauważyłem reklamy. Ciekawe. Nie wiem, czy będzie to. Widać. Jest. Bieg 5 czerwca. Okay. Także jakieś biegi organizują tu w Niemczech. Nie jest źle. Teraz dla urozmaicenia zrobimy. Pada, ale widzicie,
Nie ma. Czy nie wiem, czy widzicie. Ale pada. Ale to na pewno nie jest wymówka do tego, żeby nie biegać. Wręcz przeciwnie, nawet fajnie się biega w deszczu. Teraz robimy wstępnego interwalsu. Okej. A, robimy filmik teraz dla urozmaicenia z przodu, żebyście nie musieli... Żebyście nie musieli patrzeć, jak się męczę. Ja nie patrzę, jakie tętno. Kolejne. 163. 160 teraz. Więc nie ma źle. Ma tragedię. Powinno być co. Powiedzmy, chciałem nie te interwały, nie takie jakieś. Wiadomo, te interwały też można robić na różnych obciążeniach, długościach. Ja obciążenie mierzę sobie tętno. Różnie to chyba można mierzyć, ale ja się tak nauczyłem i tego się trzymam. Póki co. I dla mnie się to sprawdza. Dlatego dzisiaj sobie założyłem taki interwalik. Żeby to był bieg taki już trochę szybszy. Strucht. Ale nie chciałem przekroczyć o 170 tętno. No najlepiej 160. No i tak chyba mam, przynajmniej tak. Teraz był po przebiegnięciu. Tak jest spoko. 165 już. Wiadomo, im niżej tym lepiej. W ten sposób obniża się. Jakby czy podwyższa zakresy treningowe i możemy na jak najniższym tętnie, przynajmniej ja to, no to tak patrzę, biec jak najszybciej. Wtedy sobie możemy różne treningi układać. Teraz sobie możemy biec. Nie wiem.
tętnie. 120. A jakieś tam maksymalne na 200. I to 120 wcale nie musi być wolnym biegiem. Jak się z dobrej formy. A teraz na to patrzę. Okej. Robimy następnego. Będzie chyba ostatni na dzisiaj. Nie ma co się przemęczyć przy niedzielę. Pasy najpierw mnie auto stuknęło. Już tu w Niemczech trochę inne zasady są na drodze niż w Polsce. Nie w każdym przypadku, ale w większości. Nawet jak jesteście, się zbliżacie do pasów, ale nie macie zamiaru przechodzić przez nich, to auto już się zatrzymuje. Trzeba machać, że nie chcesz przechodzić. Tak tutaj dbają o pieszych. No ale zawsze można, czy może jechać ktoś, kto sobie się zagapi. Dlatego nie należy się przyzwyczajać. Do takiego czegoś moim zdaniem. Tak lepiej na pewności spojrzeć, co się dzieje na wodzie. Okej. Ogólny odcinek. Jeszcze to zrobię. Okej. I koniec treningu. O, koniec. Interwał. Klima. Co się dzieje? O kurde. 170. 160. Szybko spada. Ale było 172 jak okno. Jakie jaja. Narka do następnego. Zarąbista pogoda. Zarąbisty trening. O chłoda. Trening, prysznic w jedną. Nie trzeba się myć już. Człowiek sera. Cały umyta. Wypicowany. Dobra. Narka.